Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro i Kitku, tak, Kiteczku. Dobra, kochani, lecimy dalej. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co mi mówiliście, co po niektórzy prywatnie, przegapiłem kilka pozycji, które z pewnością potem mogę już po prostu nie trafić, dlatego muszę przejrzeć sobie jeszcze raz wszystkie rzeczy. Kazaliście mi ogólnie się rozglądać w górze, więc po górze będę się rozglądał. Ogólnie podobno gdzieś tu salon fryzjerski jest. Tylko gdzie on tu był? Pamiętam, że był, ale gdzie on był? To jest dobre pytanie, gdzie on był. Gdzieś był. I tu podobno też w żółtym pomieszczeniu jest ogólnie memory, ale mam wykminić, jak się do niego dostać. Podobno nie jest to takie proste. Podobno nie jest to takie proste. O, gdzieś tu. Tu jest podobno znajdźka jakaś. I faktycznie tu mnie nie było. Faktycznie tu mnie nie było. Zakłady fryzjerskie były centrami towarzyskimi, w których spotykali się ludzie. Rozmawiali, opowiadali sobie dowcipy, dzielili się sekretami. To musiało być miłe. Nawet po dojściu ludzi towarzysze kontynuowali ich dzieło. Okazuje się, że w zakładzie fryzjerskim włosy nie są wcale najważniejsze. Dobra, kolejna znajdźka. Ile my tego mamy? Wspomnienia były pod dwójką. Przecież ta kurtka, którą znaleźliśmy w tamtym sklepie. Gdzieś jeszcze jest jedno. Gdzieś jeszcze jest jedno. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Mam podpowiedzi mniej więcej, że gdzieś w okolicy klubu nocnego. Klub nocny był... był tu. W ogóle gdzieś tu jest podobno wejście na górę. My byliśmy ogólnie na tym wejściu na górę, ale... ale jakoś się chyba nie postaraliśmy, żeby dalej wchodzić, prawda? Gdzieś tutaj. Tu żadnej znajdźki nie było. Jak tu wejść na górę? To jest pytanie za milion punktów. Pewnie gdzieś tu. Prawda? Po rurce wchodziliśmy. Dobrze mówię, czy niedobrze mówię? Oszukuję, czy nie oszukuję? O. Tu wejść nie możemy. Jak my tu wejść możemy? Skoro tu wejść nie możemy, to jak tam wejść możemy? Kurczę. Trochę tego tu jest. Tu nie da się. Ja nie wiem, raczej bez podpowiedzi pewnie bym tego nie znalazł. Nie będę oszukiwał, nie znalazłbym raczej. O, jest. Mamy na górę, na górze wejście. Gdzieś to tutaj musi być. Pytanie gdzie? Po tej stronie nie ma wejścia. Może po tej będzie. O, tu coś jest. I tu nas chyba też nie było. Jest, jest znajdźka. Przyjemne miejsce. Co ja bym dał, aby móc poczuć znów miękką poduszkę lub smak zimnego napoju? Dron ma swoje zalety, ale brakuje mi mojego ciała. Brakuje mi czucia. Brakuje mi nawet bólu i głodu. Wiem, że to nie pomaga, ale możemy tu jeszcze chwilkę zostać? Dzięki za wysłuchanie. Jestem gotów. I nadrobiliśmy te dwa nasze wspomnienia, które tutaj były. Dobra, kitku jest już posłuszne. Kolejne wspomnienie. Kolejne wspomnienia dopiero będą, jak przyjdziemy z story.
Wiecie, ja zazwyczaj się nie posługuję takimi właśnie odpowiedziami, ale no chcę tutaj to przejść w 100%, żeby to było, żeby to miało jakiś sens i logikę, tu byliśmy. Ale pamiętam, że my tutaj sobie tych kolegów nie spotkaliśmy. Czyż nie jest teraz spoko? Totalny luz. Mam wrażenie, jakby nigdy nas nie mogło spotkać nic złego. Pogwizduję. Co wy palicie? Czy to elektryki? Jakkolwiek to brzmi. Dobra, mamy kamizelkę. O, czyżbyśmy tu się mogli dostać? Drapu, drapu, drap. Przepraszamy, abonent czasowo niedostępny. Tymi, przestań się wygłupiać. Abonent czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Tu nie możemy. Tak patrzę, czy tu nie ma jeszcze tych znajdziek, bo... Nie wiem, czy wiem o wszystkich. Tam nie byliśmy. Nie, ale tu już chyba nic nie ma. Ale głównymi ostatnio drzwiami, czy schodami weszliśmy, więc wejdziemy sobie teraz boczkiem. Boczkiem z boczkiem, bo myślałem, że to są te robaczki. Hop. Hop. Kitku się pobawił. Pobawił. Tutaj to zrobiliśmy. To jest przejście. To nas nie interere. O. Nie możemy tego włączyć? Możemy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Czym ty właściwie jesteś? Czworonok wydający urocze odgłosy? Podoba mi się ten pomysł. Ten adres mieści się tutaj. Czyli że co, że gdzieś tu? Czyli że gdzieś tutaj? Czy to możliwe? Bo tu nie widzę nigdzie przejścia. Czy my w ogóle mamy jakiś adres? Zbadaj. Trzy kropki, czy trójka i piątka. No i... Trzy i piątka, to nie jest to, to jest 3-3. 3-4. 3-5, tu jest. Ohoho. Cały czas ten 11 październik się przełania. Przelewa też. Drzwi są zamknięte. O. Nie bij, kitku. Myślałem, że jesteś jednym z warto... Ach, nieważne. Kim jesteś? Czego chcesz? Pokaż przedmiot. Czekaj, więc Baltazar nareszcie kogoś przysłał? Zakładam, że jesteś nowym rekrutem. Nie jesteś zbyt duży. Jak w ogóle udało ci się przejść przez kanały? Sprytna z ciebie bestia. Poszukiwałam drogi na zewnątrz, odkąd tylko opuściłam mrowiskę. Mrowisko raczej. Sęk w tym, że wartownicy czujnie wszystko obserwują. Ty jednak możesz mi pomóc. Chodź ze mną. Zaraz, pani Clementine. Halo, halo. Ja muszę tu sprawdzić, czy ja tu nie mam nic do wzięcia. Co to jest? Jakieś dwa robociki. Nic nie ma? Chyba nie. O, coś tu jest. Drapu, drapu, drap. Drapu, drapu, drap. Dobra, ale chodźmy najpierw za nią. Cóż tu jest? Klawiaturka. To kotki lubią najbardziej. Dobra, Clementine, musisz chwilę poczekać, bo ja tu muszę
Zeksplorować. Exploring pełną gębą. Wiem, że to już wspomnienia będą, kurde, no. No, możemy śpiórkać. Możemy śpiórkać. Dobra, Kitku, wstawaj. Nie ma czasu na to. Dalej, dalej, Kitku, dalej. To jest chyba antresora, z tego co pamiętam. Jakieś kryształy? Poduchy? Kurde. Bajerancko tu jest. Co, tylko dla spanka tu przyszliśmy? Naprawdę? Nic więcej? Mam plan. Użyjemy starego systemu metra. Mam nawet odpowiednie klucze. Potrzebuję tylko baterii atomową, aby wszystko zasilić. Wiem, że jedna sztuka znajduje się w fabryce należącej do Neko Corporation. Mój kontakt pomoże nam w infiltracji tego miejsca. Boże, ciężki język, polski język. Nie wiem, jak ma na imię. To ten robot w skórzonej kurtce i ze złotym łańcuchem. Przekaż mu tę wiadomość. Zdobyto nowy przedmiot. Ulotka z wiadomością. Ktoś tak mały i sprytny jak ty nie będzie mieć problemu z przekradnięciem się do fabryki. Jeszcze jedno. Nie wahaj się prosić o pomoc. To miasto jest pełne informacji. Tylko trzymaj się z dala od wartowników. No dobra. Rozumiem, że już wszystko zrobiliśmy, tak? Odnoś baterię atomową. Manifest nieznajomych za wszelką cenę. Odnoś mój kontakt pomoże ci wniknąć do Neko Corp. Fajna kurtka, pracujesz w fabryce? Dobra. Idziemy. Widzę, że z tobą to się tak gadać zbytnio nie da. Wydawało mi się, że było okno uchylone, ale jednak nie. Szafka otwarta? Nie, niestety. Op. Rozumiem, że teraz nas wartownicy już ścigają, tak? Czy nie tak? W sumie nie wiem. Na razie nie widzę problemu. Chyba nas nie widzą. Nie wiem, mają nas gdzieś na razie. Aresztowana osoba to nie Clementine. Kontynuować poszukiwania. Nie ma wejścia. Chyba jeszcze nie ma. Dobra. Mamy znaleźć kontakt do Neko Corpu. Kamizelka ze złotym łańcuchem. To nie jesteś ty. Stuplesz ma mi pomóc w uzupełnieniu zapasu czapek. Czekam tu od stuleci. Szef nie jest zadowolony. Jeśli znów obija się i przesiaduje w barze, już ja mu dam do wiwatu. Bar, bar, bar. Gdzie jest bar? Tu są kurtki, a bar był chyba gdzieś tu? Nie, to był kepsik. Kepsik. To nie to. Bar był chyba tutaj. Złoty łańcuch. To nie jesteś ty. Nikt nie ma złotego łańcucha. Gość na zapleczu jest nieźle naoliwiony, jeśli wiesz, o czym mówię. Tylko palnięcie w łeb mogłoby go obudzić. Gość na zapleczu? Czy my coś tu możemy mu zrzucić na przykład? Możemy chyba. Ja to widzę, ja to widzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Koleś w kamizelce i w złotym łańcuchu? A złotego łańcucha to ja tu nie widzę, ale... Ale być może. I jak prawdziwy kotek. Miau! Uuu, co się stało się? Nie będzie niczego.
Uff, człowieku. Ojejej. Dojdę czy nie dojdę? Dojdę? Nie dojdę. Chyba dojdę. Oho, ciężka przeszkoda. A jednak nie taka ciężka. No ale żeś się naoliwił. Więcej grzechów nie pamiętam. O, idę. Idę czy nie idę? Ej, ej, ej. Co? Co mnie tu? Zakaz wstępu, uzupełniamy towar. I sądzę, po tej amatorskiej robocie chwilę to zajmie. O nie. Op. Nie ma kotka. Ale styluwa. Nie, tu wcale nie ma. Wcale nie kitku. Czapka. O. Ojej. Pyk, otwarte. Są tu jakieś... Czy są tu jakieś różne rzeczy? Drapu drap. O, oni naprawdę odstawiają to wszystko. Ale my chyba tu jeszcze nic nie możemy zrobić. Czy możemy? Chyba jeszcze nie. Chyba troszeczkę za wcześnie tu przyszliśmy. No dobra, mamy już bez problemu uzupełnione. Dobra, gdzieś tutaj na samym przodzie była alejka właśnie z Nekokorp. Chyba tu. Złoty łańcuch i kamizelka. Ty nie masz złotego łańcucha. Ty też nie masz. Tylko mały, nie możesz się tutaj bawić. A pokażemy ci przedmiot? Oż, szukasz gościa w skórzanej kurtce i ze złotym łańcuchem. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Sprawdź może w sklepie odzieżowym. Skórzana kurtka, złoty łańcuch. Skórzana kurtka, nie kamizelka. Jesteś ty? Oczywiście, że to ty. Pojęty jestem. Czego chcesz? Skąd to masz? O, jesteś jednym z nie... Jesteś moim kontaktem? Pozwól, że powiem ci to i owo o baterii atomowej. Bateria zasila fabrykę Nekokorp, ale cały obszar jest zamknięty i silnie strzeżony. No i przepraszam was, moi drodzy, niestety musiałem szybkie cięcie zrobić, ale tak czy inaczej, wracamy już do Stray. Sprawdzają wszystkich, którzy próbują wejść i odsyłają z kwitkiem każdego, kto nie jest pracownikiem. Mam pomysł. Zorganizuj kurtkę robotnika i kask roboczy, a ja będę rozglądał się tu za dobrą okazją na wejście. Okidoki, idziemy po kask. Kask mam już prawie że odblokowany, mamy wejście, więc luzik są. Wejście było tutaj. Kask, kask, kask. Gdzie jest kask? Kask pracownika. Kurde, jeszcze się nie rozładowali, chłopaki? Really? Tyk, jest kask. Pewnie mogliśmy go od początku wziąć, no ale dobra. Co? Oj, nie płacz. Mamy wszystko, kamizelka i kask. Wszystko zrobione perfekcyjnie i szybko.
Zaraz mi kurtkę, dobra, mamy wszystko. Świetnie, ta kurtka to właśnie to, czego potrzebujemy. Wciąż potrzebuję kask roboczy. Udało ci się taki znaleźć? Wyśmienicie. Ten kask idealnie się nada. Przebiorę się. Możesz się odwrócić? Nie mogę. Co, nagi robot? Wstydliwy robot? Doskonale. Trochę piję w pasie, ale będzie dobrze. Dobra. Wskakuj do tego pudełka. Przeniosę cię teraz przez punkt kontrolny. Op. Lecimy. A tak w ogóle wiecie, że w ogóle nazwa Stray to przybłęda? Ja w sumie nawet o tym nie wiedziałem. Jakoś ostatnio sobie tak właśnie patrzyłem nazwy tego wszystkiego i tak zauważyłem, że Stray to jest właśnie przybłęda. Oho. Hop. Dobra, wyszliśmy. Sprawdźmy, co tu się odwala. Wow, ile śmieci. Miau. Jedyny komentarz to jest miau. Co ty dro... Uuu! Hop! Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Nie ma nikogo w domu. Nic nie było? Nie, nic nie było. Zwiewamy. Hop. Hop. Są to drony. Trzeba zobaczyć, jak one chodzą. Najgorsze jest to, że nie widzę, jak tam tego mogę... Ma, już widzę, jak możemy go obejść. Dobra. Wszystko widzę. O nie! Nie! Hop! Nie wiem, czy nas zauważyły, czy nie. Czy zauważyć nas zauważyły na pewno, ale... Coś tu jest? Dobra, nieważne. Może tu nic nie ma. O. Hej, dobrze, że tu jesteś. Potrzebuję twojej pomocy. Zgubiłem moje klucze w tej mrocznej i rozległej fabryce. Wartownicy odmówili mi pomocy. Powiedzieli mi, jak nie ma gdzie iść, tu jest praca. Jeśli mógłbyś mi pomóc je znaleźć, będę ci ogromnie wdzięczny. Czyli w całej fabryce je zgubiłeś, tak? Dobra. Da się tu wejść? Da się tu wejść. Tylko nie wiem, gdzie mogą być te klucze. W jaki sposób one są pokazane. Bla, 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 bla. Uuuu! Nie ma kitku. Weź wyluzuj, nie ma kisiusia, nie ma kotka. Nie ma kotka. Nie ma kotka? Nie ma kotka. Weź wyluzuj. Teraz tam jest otwarte. Pan już tu patrzy. Gałgan jeden. Co do nas strzela, dziadostwo? Hop, 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 hop.
Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Ups, dobra, udało się. Żyjemy? Żyjemy. To czy ja tych kluczy nigdzie nie pogubiłem? Kurde, no. Nie wiem, nie wiem jak one wyglądają w ogóle. O, klucze pracownika. Tylko jedne? Kurde, faja. Jak my tu teraz przejdziemy? Nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie! Aha. Nie mam mnie. On był tam chyba, tak? Tak. To był ziomo. Ziomo, mamy twoje klucze. Gdzie się mogę podziać? Tutaj! Nie wierzę, znalazłeś się! Ogromne dzięki, zbyt długo siedziałem w pracy. Podejdź tu, mam coś, co chciałbym dać ci w zamian. Zdobyty nowy przedmiot, oznaka Neko. Dobra, już teraz. Uuu! Teraz wiem, że... że jest git. Cichutko, cichutko, cichutko. Jak tu podskoczy? Dobra, nie podskoczył. Git. Jest jakiś skrót? Tak, tu jest skrót. Fajnie wiedzieć. Nie znajdziecie nas, jestem w kitku. O! Fak. Nie ma kotka. To wcale nie kot. To wcale nie kot. Ta beczka ruszająca się z pewnością jest... dupieczna. Nie mogę. O, i to jest to przejście pierwsze. No dobrze, dobrze. Rozumiem, że jeżeli to zrobimy w beczce, to nam się nic nie stanie. Ale sprytni jesteśmy. To jest ta bateria, tak? No, sejwik. Włącz, wyłącz. Tu nie ma nic. Tu jeszcze coś będzie. Chyba kapuje. Dobra, wyłącz to. To jeździ za nami. A. To otwiera. To opuszcza baterię. A to obniża całkowicie. Dobra, no możemy teraz tu wskoczyć. To jest kolejny robocik. Jest kolejny robocik. Jego możemy chyba tutaj przeciągnąć. Opuścimy to sobie. Dobra. I z pewnością beczka nam pomoże. Nie, kitku. Beczka nam pomoże się przedostać tutaj. Nie było to trudne. O, mamy bateryjkę, moi drodzy, ale...
Zobaczymy, co się stanie w sumie dopiero w następnym odcinku, jak już ogarniemy sobie tą bateryjkę. Znaczy, tfu, co ja gadam. No ogólnie w następnym odcinku zobaczymy, co się stanie dokładnie z naszym kitku. A tym razem dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się już w następnym odcinku z Stray. Trzymajcie się. Hej, hej.